Dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzień dobry. Witamy Pomorską Telewizję Narodową. Proszę Państwa, no dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota, 16 i dzisiaj się na stogach, tu gdzie ja mieszkam, właśnie tu jest mój ogród. Czyli 17. 17, a to dobrze Pani redaktor zauważyła, 17 maja. Lipca. A, lipca, to jeszcze lepiej. Czyli słońce praży, mamy lato, pełnia lata. Proszę Państwa, jak widzicie, wirusy tutaj nie chodzą po tym naszym terenie. No dzisiaj odbyło się otwarcie Centrum Emocji. No co to jest emocja, każdy wie. Ostatnio mieliśmy dużo emocji przy wyborach prezydenta. No ale ja też kandydowałem na prezydenta. Kandydatem moim była pani Aleksandra Drulkiewicz. Pozdrawiam panią Aleksandrę Drulkiewicz. No dzisiaj odbyło się właśnie otwarcie tego centrum. Uroczyste odsłonięcie anioła, bo tam taki anioł przy drzwiach stał. I pani Drulkiewicz wraz z towarzystwem całym tym fundacji hospicyjnej Dzieciom Pomorza odsłoniła dzisiaj, otwarła uroczyście to nową siedzibę fundacji Pomorze Dzieciom. Pomaga dzieciom, tak właśnie, pomaga dzieciom, słusznie. I teraz co chciałem powiedzieć, ponieważ emocje cały czas jeszcze nie ustąpiły po wyborach i teraz niejaki ten Budka tam skłożył tam ten protest wyborczy, no i podobno tam już 200 parę protestów wzeszło, no i teraz jeszcze mogą przyjść pocztą, bo się liczy data stempla pocztowego, choć wczoraj był ostatni termin. No ale, proszę Państwa, i tak wybory wygrał pan prezydent Andrzej Duda, a czekają nas następne wybory, co prawda nie w Polsce, tylko już w Stanach Zjednoczonych, bo tam będzie wybierany nowy też prezydent, Trump lub inny. No, raczej wygląda na to, że Trumpa wybiorą ponownie, bo tam grasuje tam strasznie ten wirus. No. U nas, proszę Państwa, chciałem a propos tego wirusa, świrusa, koronawirusa, powiedzieć, że, proszę Państwa, u nas też jest ten wirus na Śląsku. Dlaczego na Śląsku, szczególnie na Śląsku? Tam najbardziej on grasuje, ponieważ oni tam chcą zamknąć te kopalnie, no już pozamykali na chwilę. Ale mogli, jak będzie się przedłużał ten wirus i tak dalej, to nam zamkną te kopalnie na amen, bo przecież chodzi o to, żebyśmy nie widzieli tyle tych CO2, prawda, dwutlenku węgla, bo my mamy podpisaną umowę z Unią Europejską, że nie możemy tyle CO2 robić, a 95% z tego, co wiemy, naszego tego ciepła i tak dalej, elektryki, to jest z węgla. Bo my mamy dużo kopalni, prawda? No a teraz te kopalnie nam pozamykali. Ja ostatnio spotkałem w Łebie górników i mówię, co wy tu robicie? A oni mówią, my tu fedrujemy na plaży, bo Morawiecki nam 100% zapłacił postojowego. No i fedrowali tam ten piasek na plaży, przewracali się z lewego boku na prawo, piwo popijali. No i takie tam mają te klimaty, nie? Ze Śląska uciekają tutaj. I tutaj, prawda, tu też tam było trochę zarażeń, ale generalnie bo przywieźli te wirusy tutaj, bo nad morzem, proszę Państwa, to wirusów nie ma, bo tutaj jest tak, J23 jest, proszę Państwa, sól morska zabija wirusa od razu, no i jest jeszcze czerwony korsarz, który sieka tutaj tego wirusa równo, więc w Gdańsku to w ogóle to tam 600 parę osób tylko w szpitalu chyba, czy coś tam koło tego się znalazło od początku pandemii, więc mamy tutaj mało zarażeń, bo co tutaj mamy zarażać? No. Generalnie oni się nas boją i nie przychodzą z tymi zarażeniami. Ja tu już dwa razy czy trzy razy nawet wywiad robiłem z koronawirusem, prawda? Pamiętacie te moje wywiady? No i on powiedział, że odleci tylko jak będzie mógł. A jak tylko będzie mógł szybko, to odleci samolotami, nie? No trochę samolotów zaczęło latać, ale jeszcze nie wszystkie, bo na przykład do Anglii, czy tam do Irlandii, czy gdzieś indziej to tam jeszcze nie puszczali. Teraz podobno przedłużyli tam niepuszczanie jeszcze gdzieś tam do innych krajów, do 28 lipca. Nie polatamy se. Ale ja, proszę Państwa, nie latam. Ja sobie, proszę Państwa, jak widać, latam se na hamaku. O, jak to każdy marynarz. Proszę Państwa, widać tutaj moją tą sylwetkę. No i chciałem wszystkich pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i jedźcie na wakacje, chrzańcie tego, ale w Polsce najlepiej, bo tam nie wiadomo, czy dolecicie, bo jak samoloty albo latają, albo nie latają, to możecie polecieć i nie wrócić, albo was tam jakiś wirus dopadnie i potem będziecie musieli grube pieniądze płacić za jakieś tam leczenie za granicą.
Aha, a propos tego budżetu, bo tu teraz zapomniałem powiedzieć, dzisiaj obradują tam no, te unijne te spotkanie wszystkich prezydentów, premierów i tak dalej. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, tutaj ten premier Węgier powiedział jasno i premier Morawiecki, że żadnych tam uzależnień politycznych od tych funduszy unijnych, od naszych tam spraw sądowych, takich czy innych, bo to są sprawy wewnętrzne każdego kraju. Każdy kraj ma prawo ustanawiać własne prawo i wara od tego Unii Europejskiej, wara Unii Europejskiej od naszych praw obywatelskich. No, i my jesteśmy krajem tutaj polskim i mamy prawo do suwerenności i niepodległości i nie dajmy się wmanewrować w jakieś pieniądze, bo za pieniądze chcą nas ciągle kupować. Bo jak nam dadzą pieniądze, to mamy być grzeczni i tyle. I robić to, co Unia chce. O, nie będziemy tego robić, bo ja mogę ten nawet palec, ten ośrodkowy, pokazać, że nie będziemy robić tego, co Unia nam chce narzucać, prawda? Bo nie damy se. No i tyle powiem. Pozdrawiam wszystkich, Czerwony Korsarz z Gdańska, z Habaka. Bujam się dalej, o, jak widać. A wy się bujajcie też. Ahoj.